Mamy 2010 rok, base Manara, taki stan, lotnisko i baza Stanów Zjednoczonych. Dzisiaj kolejny dzień naszej 250-dniowej zmiany. Jak zwykle wyruszymy sobie na patrol. Znaczy wasz oddział, tak? Wyruszę na patrol. No i wykonanie macie znaczone wioski, w których macie sprawdzić bezpieczeństwo mieszkańców. Jest to Kulaj Manara, Timur Kalai, Garmarup oraz Garmsar. Niestety, znaczy to jest niestety, dostaliśmy jakieś dodatkowe takie zadanie. Mianowicie dwa dni temu straciliśmy łączność z naszymi dwoma zwiadowcami, snajperami, którzy we dwójkę jakby prowadzili dla nas obserwacje tutaj w naszym terenie. Byliśmy przyzwyczajeni do tego, że oni kontaktują się średnio raz na dzień, by jakby zachować ciszę radiową. Natomiast 2,5 dnia to już trochę sporo, tak? Dlatego prosiłbym was, żebyście przy okazji się rozejrzeli za nimi. Na mapie są potencjalne miejsca ich pobytu zaznaczone, gdzie mogli się udawać. Prowadzili obserwacje wysokogórskie, tak? I postarajcie się ich odnaleźć, obojętnie czy są żywych lub martwych, tak? My nie możemy tego zostawić. No to wszystko. Jakieś jeszcze pytania? No nie słyszę. Najpierw pokażę wam jeszcze rodzaj wsparcia. Opuśćcie sobie broń. W hangarze jest A10 jako wsparcie KAS w razie czego, chociaż wolelibyśmy tego uniknąć. Tu jeszcze chodźcie truchtem za mną, bo się musimy spieszyć. Co do zapasowych żyć nazwijmy to. Są tylko dla pilota i sanitariusza do helikoptera, żeby raczej czego poleciał po ewakuować resztę, gdy coś dostanie, tak? Natomiast nie ma tradycyjnych takich odrodzeń. Tu jeszcze ma też jest dodatkowe wsparcie, gdyby KAS okazał się zbyt słaby. Nie widzę cię, Mates. A to jestem. Był Mates. To jest właśnie jeszcze dodatkowe ma też wsparcie Herkules plus jeszcze tego typu urządzenie, nie? Widzisz je w ogóle? Widzę. Fajne. No. Nie wiem co powiedzieć, trochę się boję. A wy co sądzicie, chłopaki? Co mi się podoba. Wiecie co to jest? Nie. Chyba wiem co to jest. Coś do Barabumi. Peter? I to na rakietę coś wygląda. GBU. Moab. To jest Moab, czyli Mother of All Bombs. Największa konwencjonalna bomba na świecie. Na świecie, jaka jest nie. No poza jeszcze taką rosyjską trochę większą. 40. Rosja zawsze ma większe bomby. To jest Lafader, nie? 40 ton trotylu. No, robi mały boom. Pole rażenia ponad 800 metrów. Bezpośrednie. Robi kratery ta bomba po prostu, no jest straszna. Także jakby coś to mogę spuścić, żeby wam ją wesprzeć. Jak zobaczę, że to na mnie leci, strzelę sobie w łeb. Tak, bo to dość wolno opada w tych Stanach, także lepiej spierdalać. Dwa razy Humvee i dwa razy Striker. Sami możecie wybrać pojazdy, które wam się przydadzą, prawda? Co ty, Matys, o tym sądzisz? Które by wam się przydały bardziej? Humvee czy Striker? Podejrzewam, że znam odpowiedź. No, to już jest dla was do wyboru, tak? To już wam tutaj nie wchodzę, że tak powiem, ten. Natomiast ty, Matys, sprawdź wyposażenie i możesz tutaj chłopakom pomóc wybrać, coś porozdzielać, nie? Jest w skrzyniach. Gdzie już dwóch dopadło. No tam są skrzynie. Scavengerów do nich. Widzę, że mamy jednego snajpera, no to snajper bierze typowo snajperskie, a reszta z czym się czuje dobrze. Mhm. Jak ogólnie ma te wrażenia przed misją? Patrolowo-poszukiwawczą? No, czuję się dość pewnie. Tak? Dość wyluzowany, tak? A, będzie dobrze wszystko. O, kurwa! Dlaczego nie mogę żadnych stoperów ani nic zakładać w uszy? No może innym przyciskiem zrób. Jezus, granat! Padnij! 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 Jaki granat, pierdolisz? Czy to co? Czekajcie, dobra, nie wybucha. To nie, coś mi postać rzuciła, moment, dlatego od razu powiedziałem. Widzę to. Widzę. Co ty robisz? Jest, leży coś. Nie, już wiem co to jest. To strop! Strop. Stroba rzuciłeś. Tak. Robi. Ej, dobra, ale... Na komendę ładnie wszystko. To był odłamkowy. Jakby to było domkowe, to bym padł, to zawsze nie zdążyłby się włożyć. Własnym tym... O,
Dobra, sorry, przełączam sobie broń na pojedynczy i mi na strobo weszło. Podobno wśród rebeliantów działa też jakiś snajper, który wcześniej startował na olimpiadzie sportowej. Siri? Tak. Także uważajcie. Co to ma być? Prawie we mnie strzeliłeś. Co to ma być? Sorry, musiał mi misklip walnąć teraz. No ja sobie robię coś w olimpiadzie. Wyjeżdżamy bramą na północ, skręcamy w prawo. Ja będę jeździł Hamwikiem do wodzenia w bezpiecznej odległości. A to jest odbiór? Karton jest właśnie. Jaki wasz status? Co teraz? Gdzie teraz zmierzacie? Wjeżdżam na wzgórze, by sprawdzić pierwszy znacznik snajperski. Jak się nazywa wzgórze? Do punktu Hamak. Zbliżamy się. To jest nazwa. Jakieś strzały słyszę. Czego to jest nazwa? Hamak. O, widzę przód, kontakt, kierunek 072, strzelec. Jest teraz tuż na wprost nas, kierunek 067. A, przepraszam, moja pomyłka to był królik. Dobra, Zbysia robi Matia, wysiadacie. Obserwuję kierunek, w który uciekł tamten. Sprawdźcie ciała, czerwoni. Nie podjedziemy trochę do przodu jeszcze. To jedno ciało nie żyje. Uwaga, ruszam. Jedno ciało nie żyje. Ja to obserwuję kierunek. Mates? Widzę go. Ja mam zasięg od 0 do 180 tylko, więc... Mam strzelać? Jeśli uzbrojemy, tak, strzelaj. Ktoś coś ode mnie chciał? Jak ja znowu jesteś? Gość padł. Kierunku jak nie chcę. Dostał. My tak samo. Coś znalazłem. Tekst z notesu. Dziś przed południem i akra mam. Niech ktoś przeczyta. Matia, czytaj. Dziś przed południem zlikwidowaliśmy 6 pustynnych czarnochów, którzy chcieli nas podejść. Pakujemy staw i ruszamy dalej na zwiady. No i ja chciałem czytać. Następny razem będziesz. Gdzie znalazłeś ten notatnik? Przy Amerykanach? Nie, u samej góry są dwie poduszki. Pomiędzy tym jest notatnik. Okej, widzę was chłopaki. Dobra. Na samej górze szczytu. I napisali, że na następną pozycję się kierują, tak? Tak, gdzieś udali się, tu mieli 6 celów zlikwidowanych, udali się dalej. Dobra. Dołączam z powrotem do Zbysia. O, strzał lewa, strzał lewa! Dostajemy. Dalej, sprawdzaj lewą. Nie ta strona, strzelec pierwszego strikera, nie ta strona. Kierunek. 300. Kierunek 70 coś. Widzę go. Leży tutaj. Teraz na wprost. Tak, 350 mniej więcej, 360. O, teraz dobrze strzelec. Mniej więcej tam. Widzę tam biega. Na wprost. Dostał heada. Tam oberwałem i mi lata nieźle. Heada. Wow. Jestem ranny. Tej samy? Ja, Przemek. Dobra. Zanim go zlokalizowałem, obrywałem. Jeszcze jednak ty jesteś na zewnątrz? Nie, w środku. Tylko że ja mam taki owo, że ja się muszę wystawić jak chcę strzelać, bo inaczej nie mogę. A, rozumiem. Gość padł na ziemię. Dobra, jakoś wstrzymaj ogień, leć do Przemka i go uleć. No, tylko muszę wysiąść, nie? W strikerze. No to wysiądź. Jest strano bardziej. Gdzie jest? Rykuś, gdzie jest? No jestem za tobą. Dobra. Kurwa. Naga miałem. No, wrogowie kierunek 320. Stój, chowaj się za tym. Idź tutaj, stój. Zakładam ci bandaż. Kilku gości 320. Dwóch ściągniętych.
Byli za skałami tam. Jest kolejny. Opatruję się. Jest ich tam więcej. Jeden ma RPG. To wyciągnąć swój plecak. Dobra. Dobra. Dam ci jeszcze morfinę. Przeładowuję. Zbiorę uleczone? Nie wziąłem plecaka. Jeszcze. 312, jeden koleś też jest. Tak, tak. Przeładowuję cały czas, nie mogę do nich strzelać. Ja zdjąłem plecak z tego i chyba go straciłem. Kolejni, jeden ściągnięty. Straciłem plecak. Medyczny? Nie masz medykamentów żadnych? Tak, wyciągnąłem go ze stojkera i zniknął. Ej, plikuj, ja mam ten morfinę wziąłem w razie czego. Dobra, to tylko nie wiem, czy plecaku przypadkiem. No tylko, że nie mogę, nie wiem czemu. Bo masz plecak w no, tak, tym, strajkerze. Uważajcie, bo tam są goście przed nami. Odbiegali od tej skały jednego z działem. No, kurde, co się dzieje? Mates, nie ruszaj. Kto tutaj jest kierowcą? Ja jestem kierowcą. Wyciągnę go kawałek od tego. Mates, zgłoś się. Tu Mates. Podaj status. Mamy kontakty na wzgórzu Szamak. Poszukujemy tutaj szalikogłowych. Status drużyny? Mija jej, mija jej. Wszyscy żywi i zdrowi. Tak potrzebujecie? Na razie sobie radzimy. Dobra, bez zbioru. Nie widzę gości, goście musieli gdzieś zwiać. Nie jestem w stanie ich obecnie namierzyć. My będziemy jechać szukać tego kolesia, o którym mówiłeś. I Mosin, drugi to jest Mosin porzucony. Goście porzucili broń i zaczęli uciekać bez nich. Dobrze, nie macie już na nich podglądu? Niestety nie. No to wracajcie do strikerów, będziemy jechać do następnego punktu. Właśnie dostałem maila przed chwilą. No. Puri przesyła film. Jak? Ratpak, szczury, podawanie leku. Ratpak? Ratpak. Kurwa. A coś o mleku było, tak? O lekach. A, ja też miałem podawanie mleka. Swoje, ciekawe co swojego. Czy zawsze mówisz pozostać na drodze, nie? No nie wiem, czy drogi są bezpieczniejsze. Stop! 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 Kurwa, ludzie, stop! Stop, kierowca! Jesteście... Widzę gości uzbrojonych. Kierunek? 356. I kozę. Dobrze, kozę. Gości uzbrojonych, dwóch ma KM-y. Jeden RPG i jeszcze jeden tam jest, nie wiem co ma. Odległość? Prawie na szczycie wzgórza tamten. Nie jestem w stanie podać odległości. Ja jeszcze ich nie widzę. Jaki to był? A? 356. Dobra. Ja nie wiem czy ja z mojego karabinu trafię. Tak? Ale ja trafię. No, ruszyli się. Biegają. Dobra, otworzysz się ogień. Tak. Wy to też chłopaki wysiadam. Możecie tak zaporowo strzelać. Tak, tak, drużyna czerwona może wysiąść. Macie lunety. Nie, chodź do przodu teraz, pod żadnym pozorem. Ładuję. No. Byłoby miło właśnie, jakbyś się nie ruszył. Strikery, meldować zanim ruszycie. Macie odległość. Już ci daję odległość. Siadam, tylko już rozejrzę się. No, 830. Nie wiem, czy dostaję, musiałem trochę podnieść, żeby pociski zalatywały. Do samochodu może 730. Już jedna kawa. Pociski nie dolatują. Trochę wyżej, jakieś 5. O, teraz dolatują, teraz trafiłeś. Poszło, oni są w tym.
dłuższy balon, kurwa, stoperem muszę walić. Samochód się pali. Dobrze. Ładuję. Chyba też pan robi godziny północ, bo stracił połączenie, dokładnie 000. Ła. Wow. Nie zapłacił rachunku. O, już chuj. No nic, Gosma, jesteśmy bez Grimatia. Kontynuujemy. Aha. Ale się wychylił, akurat o, dostał. Padł na serwis. Jeden udaje się na lewo. Wraca. Widzę go. Jeden cały czas się tam przewraca za tym, za pick-upem. Nie widzę za pick-upem, co się dzieje. Widzę, że leży koło anteny, zaraz koło anteny. Tak, wiem. Ja na termowizji widzę. Ja tak samo. Dobra, jeden jest obok niego. Tam koza i za tym jeszcze, za pick-upem jeden jest. I znowu chyba puszczę tego. Ale ty jest głupie, ja mu puszczam dymy przez to, że muszę przeładować działko. Kurde, myszka mi się na pewno zawiesiła. Jak tam niebieski striker ma, jesteście w stanie ostrzelać wroga? Ja nie jestem w stanie ruszać. O Jezus, kozę zastrzeliłem. Ale się rozbiegają. Jeden teraz biega. Widzę. No stojże gościu, kurwa. Dobra, w takim razie zespół czerwony niech wsiada do niebieskich i podjedziecie bliżej strajkerem wzgórza Gurdur. Ładuje, zbiega z góry. Przeładuje tego zestrzału. A my zostaniemy tutaj, bo mamy pozycję dobrą. Będziemy ostrzeliwać ich, aby dobra, się zbliżyć. Snajperzy. Przeładuje tym, będę miał. Wszyscy do wody. Uciekł za kamień. Dobra, jestem. Nie wiem, Matiego nie ma. Nie, Mati jest AI, no on zostaje. Został. Dobra, to mamy. Kto ma drugą? Ja mam czerwoną, ja mam. Tak, ty masz. Wysiadam. Będę musiał z Glockiem zapierdalać, bo nie mam innej broni zajebić. Sokoł za mną. Przecież ostatnio sobie na wzgórzu poradziłeś. No, doszedłem. To było ostatnio. Żołnierz z pistoletem wysłany na... jako pierwszy do zwiad? No nie wiem. Jestem przy obozie. Tylko się jaką masz broń osobistą? MK-17. Ej, nie widzę, idę. Prawa strona. Wszyscy gleba, granat. Dobrze, dobrze, ładnie, trafione. Kurde, gdzieś jeszcze. Tak, pa, między kozami, między kozami. Podjechać ci jeszcze czegoś? O, ja tam jakaś koza zdechł. Dobra, to nie widzę. Mogę dobić jednego. Nie, to nasz, suchu. Uwaga, czerwone beczki się nie kojarzą. Ale no się dobrze z nich snajpi. Jezus, Matko Boska. To jest wrak? Ile kurs ma? 79. Bitel to jest wrak? Dobrze widzę?
Nie wiem, bo nie widzę. A przed nami BMW? Tak, no. Nie, to czołg. Dobra, sprawdzam gości. Dobra, niech niebieski zaparkuje gdzieś z prawej strony tej bazy wrogiej. Wysiądziemy, będziemy... Strzelcy zostają, a reszta wysiada i będziemy przeczesywać ten teren. Ja też wysiadam. Okej, jesteśmy na północnej... północno-wschodniej części bazy. Ja mam zostać? Tak. Wysiadamy. Ja też, nie? Czy nie? No, wszyscy oprócz strzelca. Szukajcie tam dobrze teren. Widzę, że tu się ładnie. Pana nisku co? Znajdują się resztki ludzkich kości. Przeszukajcie to palenisko, może... Może są tam jakieś blachy. Ma ten zboście jaki status? Czy macie zabitych jakichś rannych? Naszej drużyny jesteśmy cali i zdrowi. Świetnie. Jakie straty wroga? Który? Szacujemy od 20 do 30 zabitych wrogów. Ja. Kontynuujcie misję. Do 20 góra. Jakaś koza siusia na zwłoki Mujahedina. Dobrze. Inne przypadkiem obydwała. No, jedna dostała ode mnie. Ciekawe co mają w tych beczułkach. Jakaś fasola, co to jest? Mleko. Nie, bo to czerwone. A wiadomo, co w czym Araby trzymają. To może być fragment naszych kolegów. No w sumie. No w sumie właściwie. Ale co? Znaleźliśmy jakiś duży pojemnik. Z dziwną substancją. Koło paleniska. No. Moment, już coś robię, zaraz będę. Gdzie jest to pole? A, tu jest. O kurwa, co to? Strzał? Sokół dobija. Aha, dobrze. Ale wydawało mi się, że sprawdzałem wszystkich i raczej wszyscy nie żyli. Tak, raczej wszystko. To czysto. Kamil, zgłoś się. Kamil, zgłaszam. Kamil, znaleźliśmy tutaj bazę... Powtórz, przedniej zakuty nie mam. Co znaleźliście? Znaleźliśmy bazę jakichś talibów. No, mają tutaj jakieś składowisko broni, pewnie paliwa. Znaleźliśmy jakieś ślady szczątków zwłok, aczkolwiek nie jesteśmy w stanie ich zidentyfikować. Nie mamy żadnych śladów innych naszych snajperów. Uwaga, wróg! Kierunek? Kierunek 100, dokładnie. Był odległość 50 metrów. A to zgłoś się, czy teren jest zabezpieczony, które wzgórze? Mamy jeszcze tutaj paru... niedobitków na górdurze. To jest górdur, dobra. Na to jest, wybieram się tam z zespołem specjalistów, którzy sprawdzą jakby ten teren poszukiwania jakichś innych śladów, a wy kontynuujcie patrol. Dobra. Okej, Kamil, proszę o pozwolenie na kontynuowanie patrolu do miejscowości Timur Kalai. Dobra, udzielam zgody, kontynuujcie patrol do kolejnej miejscowości i sprawdźcie wszystkie miejscowości na dzisiaj zaplanowane. Po wykonanym patrolu możecie udać się do bazy. Niebiescy do strajku. A to jest, w jednym z namiotów znalazłem nóż kabar i amerykańską zapalniczkę. No to mogą być te ślady dość takie no znaczące. Badam tutaj dalej jeszcze, a wyjedźcie. Możemy sprawdzić ślady DNA. Z badania no specjalistyczne. Będą za 2 tygodnie. No właśnie. Może nie ucieszymy. Może drużyna czerwona niech wyjdzie przed was, jeżeli wjeżdżacie do miasta i niech trochę przeskanuje. Tak jest. Z wozu? Tak, z wozu. A teraz jak przeżyję, to cię zastrzelę. A jak nie przeżyjesz? To cię będę w nocy strasznie. Pustykałem na aucie i cywilnym. O jest, dobra. Czerwoni, rozbrajajcie te ładunki. Dobra. Dobra, wszyscy zostajemy, ja idę sam. Kurwa, zdychu, jaki odważny. Nie, głupi.
Jakbyś widział jakiegokolwiek wroga, prykuś na tej drodze, jadącego do chłopaków, to rozpierdol wszystko. No jednak jakieś troszkę... Szczerze, to mi nie wygląda na ładunki, ale... Nie, to są jakieś saczele. Kurwa, to uważajcie, jak są saczele. Myślałem, że to miny są przeciwpancerne. Ojej, w moim plecaku nagle znalazły się wszystkie medykamenty. No chłopaki, jak tam są saczele, to nie zbliżacie się do tego, kurwa. Ja nic nie mogę z tym zrobić. To... Nie są, już czekaj, podbiegnę, zobaczysz, już ci powiem, co to jest. Bo to nie są saczele. I Mateo wie, co to jest. Mateo wie, co to jest. Jaki kurwa. Nie, on wie, co to było. Ja ci zaraz powiem, co to jest. To jest na przykład mapa. Chcesz coś mapę? No, a to cywile może pozostawiali, bo no, oni tak robią, że wyrzucają. Ja wiem, co to jest. Wiecie, co to może być? To może być... To mogą być atrapy ładunków, żeby przepędzić Amerykanów, żeby tędy nie jeździli. To mówię, to nie są, na pewno to nie są saczele. A tutaj jest jakiś właśnie ustawiony pick-up z KM-em. Tak jakby zasadzka, ale nikogo tam nie ma. Może poszedł siadlać. Prykuś, gdzie on jest? Wzdłuż tej drogi. Wzdłuż drogi? Nie, za no, tym widzę, widzę go, ale on jest zniszczony taki. Tak, pusty, nikogo nie ma w nim. Ale on jest nie pusty, tylko zniszczony. Czy on według mnie jest jeszcze sprawny? Dobra, Matio, sprawdź te wszystkie ładunki. Mocno uszkodzone. Czy to nie są ładunki? To nie, a może zniszczycie z KM-a w niej? To są jakieś porozrzucane atrapy, wiesz? Dobra, Striker, niech się trochę cofnie, chłopaki się schowajcie i strzelcie w te ładunki raz, dwa razy. A potem pieszo i pancernie przejedziecie przez... tam długość tej drogi. Nie miałem kto strzelać, to się wolę schować na chwilę do środka. Dobra. To ty strzelisz, to czy ja mam to strzelić? Wszyscy w tym samochodzie pojedzie. Gdy tam wykonasz jeden strzał, to... Czerwoni mogą się schować po prostu gdzieś. Jeśli ja się za samochodem. Nie cofaj! Kurwa! Widziałem to. Ja pierdolę, no mówię, nie, jestem za samochodem, nie. To co robisz za samochodem, Zbysiu? Stoję. To nie... Kazałeś się schować, no to się schowałem, kurwa. Nie chcę za blisko, żeby strzelać teraz. Jak to wybuchnie, to... Dobra, strzelajcie. To raczej nie wybuchnie, dobra. To strzela. Strzelaj. Nie, w ogóle nie, bo ja jestem tu ustawiony. Strzelaj ze Stalkera, nie chodzi. No to ładuje. Tak, no strzelaj, oczywiście. To wygląda jakby skidla się wydłużył. Ja się na razie schowałem, więc... Do wszystkich budynki. To ja mogę nawet strzelić w te ładunki, bo je mam na widoku. Dobra. Uważaj, bo tam dystrybutor jest obok. Wsiadam do Strikera. Sam chyba nie będzie strzelał. No tam dalej chyba Bartman jest w mieście, bo golf stoi. No, też tak mi się wydaje. Dwa golfy. Podjeździł tymi dwoma KM-ami. Miałem tylko tak znaleźliśmy tych zwiadowców, czy nie? A co, drugiego hamwika tego Strikera straciliście, Matys, bo jednego widzę, że jedziecie. Nie, drugi jest gdzieś Matys pojechał gdzieś w górę. A my na wzgórzach ubezpieczamy, z góry. A, z kim? Prykusiem. A, dobra. Znaleźliście ten od tych zwiadowców? Ciała ich, czy coś? Coś się znalazło, czy jeszcze ich szukamy? Znaleźliśmy... jakieś szczątki niewiadomego pochodzenia, ale będziemy je sprawdzać w laboratorium dopiero. Okej. Było. Gdzieś radio by się przydało w tym charakterze. Allahu Akbar! O kurwa! Matko boska. Nie wiem. Obronne, kurwa, słyszę, ktoś krzyczy Allahu Akbar. Samochód pułapka. No, ale jaki wybuch zarejestrowali. Ja pierdolę. Oddział czerwony, zgłaszać się, kto żyje. Kierowca żyje, strzelec żyje. Chłopaki piechotą chyba nie żyją. Strzelec wyjdź sprawdzić. Rozumiem. Dobra, wychodzę sprawdzić. Też wysiadam. Tylko uważaj na siebie trzeba.
Dojeżdżam. Tylko wiesz co, po tym wybuchu, nie, to my możemy jej szczątek szukać wszędzie. Dobra, jeden jest przede mną, już to nie. O kurwa. Sprawdźcie ich, sprawdźcie, albo zabierzcie nieśmiertelnie. Ja pierdolę. Ale wypieprzyło, o. Tak. Zemdlałem, tak. O kurwa, dobra, wychodzę, pomagam wam. Wychodzę z tak. Kurwa i pomagam wam. Matys, jaki status twojego oddziału? Jaki ranni? Jacyś? Disembark. Jeszcze nie wiadomo. Ready. Trzech ludzi może być zabitych, sprawdzamy to w tej chwili. Dobra, sprawdzajcie to. Mamy pewnie dwóch rannych. Czekaj, ja pomagam Peterowi. Ready. Wygląda na to, że to jakiś ID tu pierdolną ładnie. No i to jak zburzyło, nie byle jaki. Zburzyło cały kwadrat. Nie byle jaki. Dobra, tu ciało mamy. No ja pomagam. O, obudził się, to Peter, żyje. No. Peter przeżył. Pomogłem mu. Dzięki wielkie. Ale Peter był w czerwonych? Tak. Peter był w człowieku, ale masz szwart. Jaki fart? Czerwoni jeszcze po drodze. Ty byłeś, ja ty byłeś wewnątrz, na zewnątrz, Peter? Ja byłem w samochodzie, ale... Ja byłem jako szczelec. Ale jeszcze brakuje nam tutaj naszych zwiadowców, gdzie oni są. No właśnie... No, po tym wybuchu to trzeba nie może być wszędzie. Słuchajcie, w ogóle wezmę tutaj może wsparcie jakieś małe. Ja mogę przeczesać te gruzy. Chyba trzeba. Najpierw gdzieś tutaj. Sobie wstrzyknijcie morfiny. Ale wypieprzyło. O, widzę snajpera, dobra? Spierdolło. Kolejne pierdolnięcie. Gdzieś w górach. Coś tam się paliło, a teraz pierdolnęło. To chyba ten samochód. Peter, żyjesz? Peter? Tam jest jakaś dziura. Żyję, tak, żyję. Z Wysiaro nie żyje, mam jego nieśmiertelnie. Znalazłeś go? Tak, tutaj. Jego tu uważajcie, nie podchodźcie do tych płonących wraków. Nie podchodźcie do płonących wraków, bo są dalej niebezpieczne, jak widać. Widzę następnego, chyba oko sokoła widzę. Podchodzę do niego. Dobra. Zaraz wsparcie tutaj. Medyczne i logistyczne. Zabezpieczenie. To były kawałki człowieka, nawet tego nie mogłem rozpoznać. Dobrze, że miał blachę. Radziłbym podejść raczej do Strikera, niż tutaj chodzić w tym obrębie, bo nie wiadomo, co tu jeszcze może być w ziemi. Przeciągnijcie ciała do Strikera, jak jesteście w stanie. Ciężko z nimi, z tymi ciałami, ma to jest niestety dosyć. To już nie są ciała, to już są tylko kawałki. Jakiś lekarz ostatniego kontaktu powinien tu przyjechać. Lekarz ostatniego kontaktu. Jeszcze wykazali im się zapisać. Nasi koledzy oberwali, a ty się śmiejesz. No. I sobie czekaj w kolejce dwa lata, nie? Zwariował. No to ja się wysikam tutaj na Strikera. To na... Ja sobie myślałem, jak tobie nie będzie nasi. O! To jest misja. Brawo, udało się przejść misję. Ok. Wow. Godzinę 10 minut. Oto statystyka misji. Przemo 0 kilów, Kamil 0, o dziwo. Ale chyba się nie dziwię czemu. Jest dziwi, że ja mam 0. Zlikwidowany cywilne 3 razy koza. Bimatio 2 kile, Peter 4 kile, Mates 5 kilów. Zbysiaro 6 kilów i Pryguś 14. No i... Ode mnie Arabie bardziej po brzuchu i tylko dostało. Mates, raport, co sądzisz o przejściu tej misji, tak? Jak nam poszło? Szło nam bardzo dobrze. Długo nie dostawaliśmy prawie żadnych obrażeń. Graliśmy ostrożnie, graliśmy tak praktycznie. Popełniliśmy jeden błąd. I puściliśmy drużynę piechoty przodem, gdzie był IDK, ale no nie mogliśmy o tym wiedzieć, a przecież jakby ktoś był z RPG-iem, no to należy puścić piechotę przodem, no to trudno jest tutaj, zwłaszcza w terenie zurbanizowanym, no to trudno jest tylko przewidzieć. Statystyk nie ma, straty tutaj Soku, Bimatio, Besiaro i oczywiście Batman. Dokładnie. Koniec misji. Dziękuję. Mam nadzieję, że się podobało. Snajper został zlikwidowany, jakby co?
Aha. Tak? O, zajmij tak. się. Gdzie, kiedy? No jakoś się nałem. Kiedy? W którym miejscu? No jak wypatrzyłem ten obóz na górze. Aha.